11 listopada startują drużynowe Mistrzostwa Europy w szachach i parę dni przed turniejem jedna z zawodniczek z naszej reprezentacji została wywalona, no i ogólnie grube dymy, także zobaczcie, co też się wydarzyło. Kochani, z ogromnym bólem serca chcę Was poinformować, że niestety nie jadę na zbliżające się drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet. Tak nawiasem mówiąc, w sekcji Open, no niestety Duda nie będzie grał w naszej reprezentacji, bo jedzie do USA na turniej, chociaż tam terminy tak nie do końca kolidują, więc parę rund mógł zagrać, tylko nie wiem, czy tam nie ma problemu, że jest ograniczona ilość osób, które można zgłosić do składu. No ale dobra, nieważne. Dopiero co wczoraj w nocy wróciłam z turnieju treningowego, przygotowawczego przed DMEK, a dziś rano dostałam wiadomości, że trener szuka nowej zawodniczki na moje miejsce. I tak oto, 3 dni przed wyjazdem, trener kadry kobiet, arcymistrz Marcin Dziuba, uznał, że nie zasługuje na to, żeby być w drużynie. W zeszłym roku przechodziłam przez poważny kryzys emocjonalny i szachowy, spadłam strasznie z rankingiem i zastanawiałam się, czy może to nie jest już czas, żeby zakończyć profesjonalną karierę. Nie poddałam się. Rozpoczęłam pracę z trenerką mentalną, która na nowo pomogła mi uwierzyć w swoje możliwości. Postanowiłam w tym roku zawalczyć o to, co dla mnie najważniejsze, czyli kadrę. Jeździłam cały rok na turnieje z własnych pieniędzy, trenowałam, dawałam sobie wszystko i oto kilka tegorocznych osiągnięć. Tak nawiasem mówiąc, to Klaudia miała drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Kobiet w 2020 roku. To była ta edycja, co były dymy z pewną Patrycją, a później w 2021 roku miała pierwsze miejsce. No a teraz, jeżeli chodzi o ten rok, 6. miejsce na Mistrzostwach Europy Kobiet w szachach klasycznych, awansowała do 3. rundy Pucharu Świata. Podczas drużynowych Mistrzostw Świata w Rapidzie w Düsseldorfie zrobiła 7,5 z 9, brązowy medal na szachownicy, wisienka na torcie, złoty medal na 5. szachownicy podczas drużynowych Mistrzostwach Świata Kobiet w szachach szybkich w Bydgoszczy. Ogólnie Klaudia Kulon jest specjalistką, jeżeli chodzi o szachy błyskawiczne czy szachy szybkie. Kiedyś pamiętam, że wygrała Mistrzostwa Polski w ogóle wygrywając wszystkie partie w blicu, także totalna dominacja. W tym roku wywalczyłam miejsce w drużynie narodowej. W sierpniu zostałam do niej powołana i byłam dumna, że jedziemy walczyć o medal na drużynowych Mistrzostwach Europy w najsilniejszym możliwym składzie. Ogólnie działa to w ten sposób, że z urzędu miejsce w składzie dostaje mistrz Polski i mistrzyni Polski, a jeżeli chodzi o resztę miejsc w składzie, no to ustala po prostu trener. W zeszłym tygodniu jedna z zawodniczek z powodów prywatnych musiała zrezygnować z wyjazdu, a na jej miejsce została powołana, w moim odczuciu, zawodniczka, która na wyjazd nie zasługuje. Według mnie, jadąc na DMEK w słabszym składzie niż realnie możliwy, na starcie zmniejszamy swoje szanse na walkę o medal. Jestem porywcza i często mówię to, co myślę, nie zawsze jednak potrafię dobrze ubrać swoje myśli w słowa. W ostatnich miesiącach nie ukrywałam swojego niezadowolenia z niektórych decyzji trenera Dziuby, ale dobro drużyny zawsze jest dla mnie najważniejsze. Wielokrotnie przedkładałam sukces drużynowy nad swój indywidualny, dlatego tak bardzo boli mnie, że wyleciałam z reprezentacji. Tutaj możecie nie wszyscy kojarzyć, o co chodzi. W ogóle jak działają szachy drużynowe. No to nie ma wielkiej filozofii. Na przykład drużyna jest czteroosobowa, no i gramy 4 partie, przeciwna drużyna też jest czteroosobowa, no i się zlicza wyniki, nie? I ta drużyna, która ugra 2,5, no to wygrywa mecz, przy 2-2 no to jest remis. No i teraz czasami zdarzają się takie sytuacje, że na przykład moja drużyna prowadzi 2-1, i ja gram ostatnią partię, no i mam na przykład jakąś niepewną sytuację. No i mogę wrzucić remis, przykładowo, no i wtedy, jeżeli przeciwnik się zgodzi, no to moja drużyna wygrywa, no ale powiedzmy, że przeciwnik ma znacznie niższy ranking, no to ja wtedy osobiście bardzo tracę na rankingu. Albo z drugiej strony może być sytuacja, że przegrywamy 1-2, no i ja gram ostatnią partię, no i na przykład mam jakąś totalnie remisową końcówkę. No i jeżeli, czy tam pozycję, no i jeżeli pójdę faktycznie na ten remis, no to przegrywamy mecz. Ale mogę zaryzykować,
podkręcić atmosferę, no i wtedy ryzykuję oczywiście przegraną, za co no, stracę znacznie więcej na rankingu osobiście, no ale jest szansa, że drużynowo ugramy remis. Więc tego typu sytuacje się zdarzają, no i są zawodnicy, którzy no, wywalonywają ten wynik w drużyny, ważne, żeby mi się zgadzało, więc no, te szachy drużynowe są w pewnej mierze specyficzne. Moim zamiarem nie było podważanie decyzji trenera, dla mnie zabrakło tylko rozmowy, informacji, dlaczego jedziemy w takim, a nie innym składzie. Kończąc ten post, trzymam kciuki za dziewczyny, wiem, że dadzą z siebie wszystko, powodzenia. No i teraz ciekawa sprawa, no bo przede wszystkim, no jaki ten skład jest. Więc skład miał być taki: Monika Soćko na pierwszej szachownicy, Oliwia Kiełbasa, Klaudia Kulon, Michalina Rudzińska, Alicja Śliwicka. No i tak jak być może śledzicie rozgrywki pań, no to kurczę, coś to słabo ten skład wygląda w porównaniu do tego, jakie zawodniczki są dostępne. Więc tutaj macie listę zawodniczek Federacja Polska, tak jak widzicie, posortowane rankingowo. No i przede wszystkim z całą pewnością dziwi was, że no pierwszych dwóch zawodniczek nie ma. No więc tak, jeżeli chodzi o Alinę, no to Alina, wiecie, na pewno żona Radka Wojtaszka, niedawno im się urodził syn i to dosłownie niedawno, z miesiąc temu, no więc nic dziwnego, że teraz nagranie w szachy, no to nie ma za bardzo czasu ani sił, więc to wiadomo. Jeżeli chodzi o Aleksandrę Malcewską, no to tutaj są jakieś problemy z wizami, z tego co widziałem tam w różnych komentarzach, więc stąd najprawdopodobniej brak. No i teraz jeżeli polecimy rankingowo, no to tak, arcymistrz Monika Soćko jest w składzie, bardzo dobry wynik teraz na FIDE Grand Suisse się zrobiła, więc mam nadzieję, że na Mistrzostwach Europy też pójdzie dobrze. Oliwia też jest w składzie na FIDE Grand Suisse, no nie taki cudowny wynik, ale solidnie, więc też super. No i teraz dalej mamy Klaudię Kulon, Alicję Śliwicką i Michalinę Rudzińską, więc tutaj rankingowo trzeba zjechać. Michalina Rudzińska to w ogóle, powiem wam szczerze, że nie bardzo wiem, jak skategoryzować tę zawodniczkę, bo tak jak widzicie rankingowo, no to wydaje się, że kurczę, no ostro tutaj odstaje, prawda? Ale wygrała Mistrzostwa Polski Kobiet 2 lata z rzędu, więc kurczę, nie wiem, no ten ranking ewidentnie nie odzwierciedla jej siły gry, no bo no, rozwalała zawodniczki 100-150 oczek wyżej notowane i to tak właściwie bez problemu, można powiedzieć, więc no w ogóle to jest jakiś fenomen. No jeżeli tak patrzymy na ranking, nie, no bo to ranking to jest wypadkowa różnych czynników, ale naprawdę do tych mistrzostw Polski ewidentnie ma dryk. Miejmy nadzieję, że na Mistrzostwach Europy też pójdzie super. No więc tu zawodniczka no, ma z urzędu jakby od razu miejsce w składzie jako mistrzyni Polski kobiet. No i teraz rozumiem z tych wypowiedzi Klaudii Kulon, że dymy były o Alicję Śliwicką, tak? No bo tutaj no, Monika Soćko, Oliwia Kiełbasa, no to po prostu rankingowo wchodzą, znaczy rankingowo się wszystko zgadza, tak? No bo najwyżej notowane zawodniczki wchodzą do składu, no Klaudia Kulon trzecia, no to rozumiem, że no nie protestuje przeciwko sobie w składzie, tak? No i teraz rozumiem, że zostaje wobec powyższego Alicja Śliwicka, czyli to o jej powołanie są tutaj dymy. Więc być może, tego nie wiem, no ale zgaduję z tego wpisu, chodziło Klaudii o to, że lepszym powołaniem byłoby powołanie Kariny Cywki bądź Jolanty Zawadzkiej, które od Alicji są 40-50 oczek wyżej notowane. I teraz przyznam, że nie mam zielonego pojęcia, jakie kryterium arcymistrz Dziuba zastosował, natomiast być może chce po prostu trener kadry kobiet postawić na młodsze zawodniczki, które nie wiem, no może zrobią postępy i w perspektywie będą klepały punkty dla reprezentacji, ponieważ pomiędzy Alicją a Jolantą
Santu bądź Kariną jest 14 lat różnicy. I teraz pewnie mi nie uwierzycie, no po prostu piekło zamarzło, ale muszę pochwalić Polski Związek Szachowy za profesjonalną, szybką reakcję, no bo faktycznie trener kadry kobiet tutaj wydał oświadczenie dosłownie parę godzin później i zostało tutaj oczywiście wrzucone na Polski Związek Szachowy na Facebooku, także klasa. Po to właśnie są social media, żeby kontakt z fanami był, żeby tego typu akcje właśnie wyjaśnić. No i teraz zobaczcie, co tutaj w tym oświadczeniu Marcina Dziuby. Szanowni Państwo, w związku z mającymi miejsce w ostatnich dniach okolicznościami odsunięcia od gry w reprezentacji Klaudii Kulon, przedstawionymi w sposób rażąco niezgodny z faktycznymi wydarzeniami, jestem zobowiązany do wyjaśnienia sytuacji. Traktuję za całkowicie niedopuszczalne próby agresywnego wpływania na zaproponowaną przeze mnie nominację Alicji Śliwickiej. Klaudia Kulon, dowiedziawszy się o tym, poinformowała mnie wprost i w formie pisemnej, że była to decyzja błędna, która spowoduje niemożność walki o wysokie miejsca i w związku z tym dla Klaudii Kulon udział w rozgrywkach jest stratą czasu. No stratą czasu... Nie wiem, czy tak było, no bo to jakby z jednej strony jest informacja, natomiast stratą czasu w jakim sensie? No po prostu nie ma płacone za te turnieje, nie? Najzwyczajniej w świecie. Zazwyczaj nagród na tego typu imprezach nie ma. No oczywiście wiadomo, jakieś tam stypendia przy dobrym wyniku i tak dalej z urzędu miasta czy coś, czy z gminy można później wyrwać, no ale zazwyczaj po prostu no nie ma z tego jakby zarobku, tak? Do podobnej sytuacji doszło już w czasie drużynowych Mistrzostw Świata w Bydgoszczy, kiedy wyraźnie i stanowczo po raz pierwszy ostrzegłem Klaudię, że od ustalania składu jest trener. W reprezentacji Polski na drużynowych Mistrzostwach Europy i nigdzie indziej nie może być miejsca na atakowanie i deprecjonowanie koleżanek grających w tym samym składzie. Komentarze o czyjejś rzekomej słabej grze należy pozostawić kibicom. Czynienie tego typu nieprawdziwych uwag jest niegodne kadrowiczki, całkowicie niepotrzebne i wprowadza złą atmosferę wewnątrz drużyny. Ta zła atmosfera to może brzmieć tak głupio, ale ma to naprawdę kolosalne znaczenie. Jeżeli jesteś na rozgrywkach drużynowych i jest jakaś kosa pomiędzy dwoma zawodnikami ze składu, naprawdę gra się znacznie, znacznie gorzej. Więc ta atmosfera, to zgranie drużyny, ja wiem, że to tak idiotycznie brzmi przy szachach, ale to naprawdę ma kolosalne znaczenie, no bo często jest tak, że są rozgrywki drużynowe, no i powiedzmy tam gramy z drużyną X, no to się spotykamy z kolegami z drużyny, analizujemy tą przeciwną drużynę, każdy daje jakieś swoje informacje na temat przeciwników, nie? Przykładowo ktoś tam z kimś grał dwa turnieje wcześniej, no to go już prześwietlił, to może powiedzieć, jakie tam ma słabe strony i tak dalej, więc taka współpraca przy drużynowych szachach, szczególnie na tym topowym poziomie, ma naprawdę ogromne znaczenie, bo czasami znajomość takiej jednej słabości albo jednej siły danego zawodnika może bardzo dużo zmienić. Przykładowo, kiedy Mateusz Bartel teraz na FIDE Grand Suisse grał z Alirezą Firuzdżą, no to gdyby Alireza wiedział, że Mateusz Bartel jest takim fanem poświęcania jakości, no to ta partia miałaby całkowicie inny przebieg. Alireza zwróciłby uwagę na wiele aspektów, no bo tam właśnie chyba nawet ze dwie te ofiary jakości się pojawiły, więc na pewno zwróciłby na to większą uwagę. I tego typu małe rzeczy, no dla nas amatorów, no nie mają znaczenia, tak? No nie oszukujmy się. Ale na tym topowym poziomie ma to naprawdę, robi to kolosalną różnicę. Ponadto w dniu wczorajszym, to jest 6 listopada, Klaudia Kulon, wyraźnie niezadowolona z zaistniałej sytuacji, poinformowała mnie, że nie zamierza ze mną współpracować, przygotowywać się do partii i trenować w czasie drużynowych Mistrzostw Europy w Budwie, co nie pozostawiło mi żadnej innej możliwości, jak konieczność zmiany zawodniczki. Sytuacja wygląda w ten sposób, że na te drużynowe Mistrzostwa Europy kadra mężczyzn-kobiet ma jednego trenera,
trenera i jednego trenera analityka. Czyli jeden trener no tak ogólnie ogarnia co i jak, a drugi trener jest stricte odpowiedzialny za siedzenie ze Stockfishem i analizowanie wariancików. No i też często jest tak, że zawodnicy mają jakichś swoich sekundantów czy trenerów, z którymi regularnie współpracują, więc to różnie się odbywa. Czasami ktoś sam się przygotowuje, czasami z trenerem i tak dalej, no ale jakieś tam uzgodnienia z trenerem no zawsze muszą być. Z tym trenerem kadry oczywiście mam na myśli. Funkcję trenera kadry narodowej kobiet pełnię od 2020 roku i jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie, które staram się pełnić z wielkim sercem i zaangażowaniem. Trzeba jednak pamiętać, że profesjonalny sport ma swoje profesjonalne zasady, których musimy się trzymać i dopóki obejmę to stanowisko, dopóki obejmuję chyba to stanowisko, nie będzie żadnego przyzwolenia na ich łamanie. Marcin Dziuba, trener kadry narodowej kobiet. Więc tak, bardzo mi się podoba ta reakcja, że tutaj jako kibic czuję się usatysfakcjonowany, że Polski Związek Szachowy w osobie trenera tutaj zareagował. To jest bardzo, bardzo na plus. No i skład został właśnie zmieniony, czyli tak jak tutaj było napisane, no Klaudia Kulon została usunięta ze składu i na jej miejsce weszła Jolanta Zawadzka. I teraz, szczerze mówiąc, to zacząłem się nad tym zastanawiać w kontekście mojego klubu. No bo w Cebularzu Lublin chciałbym zrobić tak, że no będzie można awansować do naszej reprezentacji juniorów albo seniorów. No i będziemy grali oczywiście tą drużyną w ligach. No i tak zacząłem się zastanawiać właśnie, jakie kryteria przyjąć, żeby ten temat ogarnąć. Na przykład u mnie w klubie UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój, no to zawsze podchodziliśmy do tematu najprościej jak się da, czyli po prostu rankingowo, nie? Kto się rankingowo łapał, to jechał, kto nie, to nie. No i tyle. I to było dosyć proste rozwiązanie, no ale czasami ten ranking, no wiecie, są jakieś symboliczne różnice, nie? Typu 20 oczek i no to... No nie ma realnego wpływu, tak? No te 20 oczek to jest taka symboliczna różnica. No i wtedy ciężko jest zadecydować, kto ma jechać, kto ma nie jechać. Więc kryterium, że mistrz Polski, mistrzyni Polski jest w kadrze, to mi się bardzo podoba. Pytanie, czy dałoby radę zrobić jakieś dodatkowe, nie? Czyli no, powiedzmy, że mamy pozostałe 4 miejsca, no bo... drużyny są 4-osobowe plus jeden rezerwowy. Pytanie, czy dałoby radę zrobić jakieś takie kryteria wyboru tych pozostałych 4 zawodników? No bo to jest naprawdę bardzo ciężkie do zdecydowania, no bo przykładowo jest arcymistrz, nie wiem, 2560, który ma 18 lat, a jest arcymistrz 2570, który ma 38 lat, nie? No i który będzie lepszym wyborem? No, ciężko powiedzieć. Więc tutaj no, ta rola trenera jest właśnie bardzo ciężka i kurczę, tak rozmyślałem o tym i wydaje mi się, że nie ma tak. No nie da rady po prostu ustalić takich oczywistych kryteriów i że trener nie miałby jakby tutaj żadnego pola manewru, że po prostu, wiecie, jest jakiś algorytm, na podstawie którego wybierane są osoby do drużyny, chyba że jakąś sztuczną inteligencję podpytać czy coś takiego. Kurczę, ciekawe, czy dałoby radę właśnie jakiś taki algorytm znaleźć. No dobra, więc dajcie znać w komentarzach, jak obstawiacie, czy dałoby radę jakieś kryteria takie jednoznaczne, matematyczne wręcz ustalić. No bo tutaj wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest właśnie trener, który jest odpowiedzialny za wyniki. Czyli trener ustala według własnego widzimisię, no ale jeżeli drużyna założeń wynikowych nie realizuje, no to wtedy, nie wiem, jakieś kary są albo mniejsze wynagrodzenie, albo coś takiego. No, ciekawa sprawa, muszę przyznać. No, tutaj muszę pochwalić Polski Związek Szachowy za reakcję. Zobaczymy, czy sprawa będzie miała ciąg dalszy.